Dobra, ty gówniany przyjebie. Teraz zdechniesz, pokonam cię. Morda w kubeł. Czekaj, za cię pokonamy. I'd be so impatient, but just you let me, and it's come. I'll gain the lads. Let's. Or silver. Right. Come on. Arago. Rozczarujemy. What's going on here? Kurde no. Oluju. Co ja żem w ogóle odrąbał? Nie to co chciałem właściwie. Ty to jest mag, on musi mnie tepać. Dobra. No, ale czemu ja biję kogo innego? To ja tego nie czaję. Jakie on ma combo? Przecież to aż idzie. Jak dostał. No już po nim. O, pięknie. No now. Czekaj, temu czy jeszcze pomóc. O, luju ty. No, nie wierzę. Taki gnój mnie będzie bił. No fajnie, żeś spudłował to. No kurde. Weźcie, ubijcie mi stąd. A, fajnie, że go zabiłem, on zaraz wstanie. Jeszcze ty. I chyba się. O! Cienie z tego płomienia. Kamienia wody. Ciekawe. Shit. What the fuck just happened? You lost. Oh, fuck. Now I'll be a laughing stock. Przykro mi. Damn right, crate carrier. Oh, balls. Wait, what? Are you deaf? Get to work. Oh, fuck it. Dokładnie. Do roboty, gnoju. Tell me about your journey here. What's there to tell? The pirate lair on Takariki was burnt to the ground. I'm not sure who set the fire, but nothing was untouched. All the rum probably didn't help. Uh-huh. And then what happened? Well, we grabbed what we could and legged it. We can thank our lucky stars that Steelbeard's daughter's ship was in port. So, we put distance between us and the island. After all, we didn't want to end up as charcoal. So what happened? Well, he got crazy on the voyage. Boo started a mutiny and we followed him like dumb fucking sheep. We thought he knew what he was doing. When we weighed anchor on Kilo, we split up into two groups. And that's the gist of it. Enough, stop, I don't want to know anymore. Good. Are you a good fighter? At least I know how to defend myself. You know that already. Just ask me if there's anything you want to know. Maybe there's something else I can teach you. What do you want with silverware? Gold is much more valuable and practical. Well, what do you think would happen if word got out that I had gold? Right, I'd never get another wink of sleep, and I'd have the natives breathing down my neck too. But silverware is much less obvious, and it reaps in almost as much profit. I see. I want to learn something. What do you want to know? Co masz? Tancerz ostrzy. Ooh. O! Na 1000 sztuk. Czekaj, ile mamy golda? Tak w ogóle. Kurde, brakuje nam jeszcze trochę golda. Dobra, ale obiliśmy tego gnoja przynajmniej. Nie będzie sprawiał problemów. Trzeba jeszcze będzie pogadać z innymi, jak będą chcieli w ogóle. Dobra, to jest Hawkins i Ryży. What's a guy like you doing on an island like Keela? Don't tell me. Your little boat sprung a leak, and now you're in a bit of a pickle.
Close, but not quite. Oh, really? So what kind of business have you got here? I'm not good at... Kurde. I don't like your tone. You are aware that you're among pirates here, right? You won't get special treatment just because you're new. I didn't expect to. Then I'll get out of your hair. I'm sure you've got big plans. Collecting shells or something. So, you're a pirate. What kind of stupid question is that? Of course I'm a pirate. Arr. Very convincing. And what does that mean? So you're saying you don't believe me? You better get the fuck out of my sight or I'll keelhaul ya. Arr. What's the matter? Your feet nailed to the floor? Fuck off. Oh, piss off. Piss off. Piss off. Ty piss off. A mam po bardzie. Ja ci dam piss off. Ty kurwo. Mięso smażymy. Mamy żarcie. I'm not. Jeszcze nie. Now that you're back to normal, what do you remember? All I remember is spiders. I think I'll need a few shots of rum to jog me memory. I don't think it'll work. Of course it will. The past doesn't matter, and neither does the future. Live every day as if it were your last. Let's see. O, możemy z nim pohandlować. Najpierw chcemy... O, akurat wczytałem save, mamy bombki, więc w sumie zobaczyliście tylko jak one działają, ale... No kurde, z krótkim lądem, no to... zasięg jest mały w sumie. Ale co można by było tu sprzedać takiego? No to w sumie... Dobra. Szukam jeszcze innych pierdół. Mamy sporo tych roślin. Aha. Dobra, przedmioty. Łup. Co do łupów. O, trochę pereł można sprzedać. Kieliszki również. Do picia. Czarna perła. Jak miło. O, tu trochę tej starożytnej wiedzy. Nie będzie mi to przydatne, bo ja nie interesuję się magią. Która mi raczej jest bezużyteczna i kurde, niech ta gałka się ogarnie. O, tu miałem jakieś nowe schematy. Nawet fajnie. Przydatne będzie. No, 1 kilo na sprzedaż. To można sobie też sprzedać. Jakieś gęsie piórko. Nie będzie mi specjalnie potrzebne. A teraz co ty tutaj masz? O, trochę zapasów żywności. Ale w sumie my mamy to wszystko jeszcze, więc nie z nami tragicznie. Nie, na razie nic nie chcę od ciebie. Tylko mi do roboty. Have you looked in Cunningham's books? No, I can't read. Really? Man, even I can bloody well read. Of course I can read, idiot. But all this codswallop is good for is wiping your arse. All right, I got the picture. Ah, look at what the floodwaters brought in. Another fucking weirdo. I hope you have gold in your pockets. Interested in doing some business? What kind of business are we talking about? Ah, I see you know how to grab an opportunity when you see one. Listen, I'm looking for someone who can get me something. Let me guess, that someone is me. Well, you seem well-traveled, and the task is a no-brainer for someone like you. All you have to do is go to Antigua, find my brother Flynn, and remind him of my inheritance. About the inheritance. I ran into your brother Flynn on Antigua. Your inheritance wouldn't happen to be a sword fragment, would it?
Damn, so you know about that. I'll make you a deal. You get me his sword fragment and I'll reward you appropriately. Okay. Alright. But I warn you, don't try to fuck me over. What do you think I am? I'm an honest pirate. I hope so, for your sake. O, proszę. Skoro dawne grzechy anulowane, to mamy nowe. To żeśmy chyba w sumie źle zrobili. Więc mamy jakiś autozapis? Mamy. Oj, to chyba w sumie źle zrobiliśmy. Nie. Ja chcę się trzymać tego zadania. Nie ma tak lekko. To trzeba teraz... Dobra, anulujemy. Czekaj. Czekaj. Zaraz zrobimy porządek. Forget him. Give me the sword fragment now. Idiot. No. There. Enjoy it, you bastard. I dobrze zrobiliśmy teraz. No. No, I can't read. Really? Man, even I can bloody well read. Fajowo. Of course I can read, idiot. But I teraz żeśmy zrobili słusznie. Ten save akurat sobie nadpiszemy. Znowu te spadki, pusiwa. To zaczyna irytować powoli. Jesteś tu pływa. Trzeba to wybić. There's no end to these foul creatures. Piękny, dobra, dobra. Wybij jeszcze jedno. Ty kurde, gównie. Dobra. Kurde, czemu takie lagi muszą być? Że nic złego nie zrobiłem. A, dobra. Tu jeszcze jedna małża. Z chęcią zbiorę. Dobra, potwieramy. Mamy uszkodzony kirys. O, który nam daje plus 10 do twardości. O ile mamy honoru? 3000, czy coś zużyję. O, dajmy sobie teraz tak. 5 kafli na walkę i 3 kafle na wpływ, cwaniactwo, wpływ. I wytrzymałość, dobra. Się zgadzam na takie skillsy. Why didn't you remind your brother of the inheritance? Never got round to it. It's a long trip after all. Are you scared of long journeys? Shut up, I'm not afraid. I don't need to be afraid. I bet I can teach you a few things. Huh, ciekawe. Do you do anything else besides shady dealings? I pass the time throwing knives. Ooh. It frightens the rats away. Right. I always train late at night, until after midnight. If ever you fancy a game, let me know. I always like throwing for a few coins. Haha, ciekawe. Czekaj, mogę cię okraść, ty pizdo? O, dzięki, klinga z korsarzem. No nieźle, nieźle. Coś tam odupaliśmy za... łupy. Dobra, nożownik. Sztylety. Obrażenia krytyczne. A, gówniane skills. Mnie się nie przydadzą takie. Let's trade. Alright. Co ty? Uuu, masz bombkę tylko jedną. To biednie trochę. Tu dubeltówka taka właściwie słaba. Bo ja mam w sumie to samo. I za 1000 sztuk złota. Pojebało. Czarna jedwabna koszula. To jest 10 do broni kującej, ale to są koszulki. A mnie takie nie przysposobiają się za bardzo. Bimber, naboje. 100 naboi za 100 sztuk złota, to nawet wychodzi jakoś. Śród ołowiany. O, talerze, szmaragdy, perły czarne, nie wiem na kim mu to. O, wytrychy sobie możemy pokupować, wszystkie 3. Wytrychy akurat są bardzo przydatne. Więc, no tutaj akurat sobie dobijmy targu. I to może być na razie na tyle, ale chyba my mamy coś jeszcze.
sprawdzimy tylko przynajmniej. Jak nic nie będziemy mieć, no to najwyżej to równo. No i mamy teraz te 6 wytrychów i im więcej będziemy mieli tych wytrychów, to mniej z ich zepsujemy i będziemy mieć na przyszłość. Dobra. Why are you still on Boozer's side? He doesn't preach morals and all that crap. You'll see what comes of it. Yeah, you lot ain't got no balls. Ty, zaraz stracisz te jaja. Oh, wonderful. Yet another big gob on the island that needs a sock on it. Yeah. Fuck you too. Fuck you too. I've been a bit grouchy of late. Everyone seems to be losing their mind bit by bit around here. The rum rations used to be bigger, and there's no women either. Apart from that, the whole mutiny thing still weighs heavily on my heart. O, można cię chyba okraść, nie? Ale najpierw pogadamy trochę. Booze said you still owed him a delivery. Good grief, don't give me that sob story. Do you have any idea what Booze just demanded of me? No idea, but I'm sure you're gonna tell me. He wanted spider eggs. 3 of them. And? And? You haven't got a clue, have you? Those things are bloody poisonous. He could kill the entire camp with 3 eggs. Oh, cool. Actually, I thought you were joking, and now you show up. Do you think he's capable of it? You'll only find that out if he gets his eggs. And I can do without that. But you give me an idea. Firebird eggs look exactly the same and are absolutely harmless. If you want to get to the bottom of this, you could perhaps plant them on him. Uh-huh. Okay. I'll get the 3 firebird eggs for Booze. Good, you do that. I can't wait to see the result. I'm on a quest. Fine. What's the mood here in the camp? Shit. Douglas is gone, and I bet Booze had something to do with it. You don't dare fall asleep for fear of getting a knife in your back. And escaping into the jungle is a bad idea. The native tribe doesn't like strangers. First off, it would make me feel a lot better if someone checked on Douglas. Oh, to mam akurat wykonane. I found Douglas. And where is he? He's hanging about at the beach to the east. What? He should get his ass over here. You don't understand. He's dead. Buggeration! Have you any evidence that it was one of Booze's gang? On the contrary. It looks like some spiders had him for dinner. Shit. In which case, I've done the old drunk over there an injustice. Mm. Let Booze know if you haven't told him already. I have no desire to be on his hit list. Mm-hmm. You look like you're a good fighter. Well, I don't want to brag, but I do know the odd trick. Sea battles and mutinies make you tough, you know? Why'd you ask? Do you want me to teach you how to fight? Well... yeah. Considering the spider infestation on this island, it's probably good being able to defend yourself. Tell me about the pirates. Aye. I'm looking for a pirate by the name of Patty. Really? What do you want with that cheeky slabber? She's my sister. I didn't mean any offense by that. She left us some time ago. There's an offshore island north of here, opposite the big bay. Patty set up camp there. She might still be there if you're lucky. Right. Good. Thank you. I'd like to hear about the mutiny. Well, that was a real mess. Booze reckons Patty set fire to the pirate's den on Takarigua. I trusted her. We all did. Who knows what goes on inside a woman's head. Anyway, shortly after we went ashore, she flew the coop and dived into the water. Tough minx, I'm telling you. So what do you think of Booze? Hey, I was always loyal. I obeyed him even when he mutinied against Paddy. But now, I think he's lost his mind. Beware of him. That's all I'm saying. Uh-huh. What do you know about Red? Him? Nothing really. Except that he's a piss-poor pirate. You also can't wangle anything out of his pocket, either. He set sail with us from Takarigua. Mm. I wouldn't pay him any notice. He's one rat among many.
Da się w ciebie ukraść takie sprawdzenie szybko. O luju. Dobra, czyli jednak nie. To wczytaj to z powrotem. Jebany. Jego się nie da okraść. Tu trzeba być perfekcyjny, bo widać, że koleś zna się na rzeczy. Anything you can teach me. What would you like to know? Broń kłująca, miecze, bronie sieczne o 10 punkcików, 1000 sztuk złota, kuloodporny. Dobra, na razie nic też. What do you sell? O, a co ty tutaj masz? Może coś znajdziemy tu ciekawego? A może i nie. Mam wrażenie, że chyba raczej nic. A, same ciuchy. O! A tu trochę byśmy się pobawili w takiego pirata. A dlaczego by nie? Dla dobra gry ja bym to zrobił. Czerwona, czarna chustera robi piorunujące wrażenie. Chodzi przed słońcem, przed ciosami, no fajnie. Oj, czerwona raczej wzbudza. Czarna koszula. Bardziej czarna być nie mogła. Marynarska koszulka. Kolorowe spodnie, a my mamy białe. Nie. Chyba jednak nie. Wolę nosić to, co ja mam na sobie. Bo to mi daje dużo tego pancerza, armoru. Nie, nie będę się ubierał jednak na takiego pirata. Nie, wiecie co, jednak zaryzykuję. Kupię tą czerwoną chustę. Czarną koszulę również kupię. Bo dojebana. Te kolorowe spodenki też sobie kupimy. I te stare buty za kostki. A co tam, wydamy trochę tej kasy. Ale się przynajmniej przebierzemy jakoś. I zobaczymy, jak my to będziemy wyglądać. Głowa to będzie to chusta. Tors, czarna koszula. O, i się przebierzemy. Tu kolor. O, jak my wyglądamy fajnie. Tu stare buty. Zajebiście. Ogólnie. Ja żbym tak pochodził, szczerze mówiąc. Jak zarąbiście. Nie, ja tak sobie pochodzę przez kilka odcinków. A szczerze mówiąc, wyrąbane mam na to. Dobra, co tam, spadnie mi trochę. Trudno. Trudno. Ale chcę pochodzić sobie. Mam prawo i możliwość, to korzystam. Sorry, tylko żółwia chciałem zabić. Nie martw się, ciebie nie chcę zajebać. Dobra. Powiem wam szczerze, w tej antidze... Boże, antidze, w tej kile... No, tutaj chciałem sobie nieco wyglądu pozmieniać. I nawet fajnie wygląda to. Miałem powiedzieć nie, ale chyba jednak się przebiorę. Ale wtedy sobie nie będę sprzedawał tych gubień, tylko sobie je zachowam. Kiedyś się będę przebierał. A w takim miejscu fajnie by było, żebym wyglądał jak taki typowy pirat. Dobra, małpkę też wybijemy. Dobrze, wybita. Zaraz skończymy w sumie odcinek, więc to może nie ma większego znaczenia. O, tu rybki macie. Dzisiaj jeszcze jedna była, dobra. Piss off. Ty kurwa. Ja bym cię tak zabił, to byś już odechciał żyć. Harry Potter. Dobra, trochę wydaliśmy. Czekaj, mięso. Here's something. So, he got himself a huge diamond and used it as a blade sharpener. His sharpened blades then became his chief asset.
It sounds as if the diamond is still available. Diamentowa ostrzałka. Zobaczymy, co ta misja nam mówi. Aha, zadanie zaznaczone na mojej mapie. Fajnie. Kalador, Killa. A, to mamy w Killi, to szklane oko. Taranis, Taranis, Takariga. Taranis, dobra. Kurde, jakie spadki, nie. Nienawidzę tego. A, otwórzmy sobie tą skrzynkę. Mam 50 na 30, to będzie banał. O, jest. Idzie, idzie. Proszę bardzo. No. Piracki wisiorek. Pięknie, no. Przydałoby się, ale to chyba pójdzie raczej na sprzedaż. Piwko. Pochodnia. To jest ze zapasów żywności. Śruty ołowiane. Dobrze. Coś tam wzięliśmy. No, jak na pirata, to żeśmy ukradli coś. Nie wiem, jak długo będziemy nosić te ciuchy, ale trochę ponosimy. Trzeba zrzucić z siebie niekiedy ten pancerz. Czekaj, myśmy mieli to zadanie z Antigły. To jest Kalador. Killa. Dobrze, nie berbenowy. Muszę wstać, co się dzieje. O, dobra. Dobra, wiecie co? Skończymy może odcinek. I w następnym odcinku będziemy się zajmować inną misją. Ty, małpko, się zamknij. Dziękuję. Jeszcze jedna małpa skacząca. Ty, kurde, ile oni mają tych małp? To jest tragedia. Sorki, że się ścinam, tak? Ale po prostu... What the fuck? I tyle powiem. O, pistolecik, nożyk. Coś jeszcze mogę podnieść? Czekaj, te małpy trzeba wybić. Tutaj, tu jeszcze jedna. Jep. Poszło. Siedzieć cicho. Stół dziuby. O, duża zakwa ze złotem. 100 sztuk, dziękuję. Ależ dziękuję. Dobra. Tu skończymy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie go. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Dzisiaj nieco zmieniliśmy nasz wygląd. Powykonywaliśmy kilka misji. Walka z gorylem. No to widzieliście w sumie dużo, jak na ten odcinek. Zobaczymy, co będzie w następnym. Póki co przez kilka odcinków tak byśmy mogli wyglądać. Najwyżej jak będziemy już z tej Killi wyjeżdżać, to się przebierzemy z powrotem na nasze standardowe ciuszki. Trzymajcie się, na razie, yo!